kreatywnej. Zapraszam Was dzisiaj na stylówki second hand i vintage z marynarkami oversize'owymi. Będą cztery różne marynarki w różnych stylach, w różnych kolorach i do tego różne stylizacje. No i moi drodzy, dopiero się zorientowałam, że już drugi raz pod rząd jestem w tej samej bluzce we vlogu, ale już nie będę się przebierać. To jest bluzka do jednej ze stylizacji, także za chwileczkę ją też zobaczycie. Moi drodzy, niektóre z tych marynarek już widzieliście, większość z tych marynarek, ale w innych stylówkach, w innych programach, a tutaj będzie wszystko tak zbiorczo potraktowane. No i kochani, marynarki oversize to jest hit ostatnich sezonów. Tego chyba nie trzeba nikomu mówić, bo jest tego wszędzie pełno. I takich marynarek możecie w sieciówkach i w bardziej luksusowych markach kupić mnóstwo. No i oczywiście są to różne jakościowo rzeczy, ale generalnie jest jedno je łączy. Duże poduszki, szerokie ramiona, często są to marynarki niemalże zaczerpnięte z garderoby męskiej i powiem Wam szczerze, że ten trend jest bardzo wygodny, oczywiście jest komfortowy, jest taki luzacki, to trochę odzwierciedla taką tendencję naszych czasów do noszenia rzeczy wygodnych, w których się czujemy swobodnie. No i jest to fajne, można to nosić do wielu różnych rzeczy. Nie do wszystkiego może, chociaż pewnie są tacy, co nie zwracają uwagi, do czego to wkładają, ale powiem Wam, że ja nie jestem przekonana do trendu takiego przesadzonego z ramionami i myślę, że to jest kwestia jednego, dwóch sezonów, jak ten trend zacznie trochę odchodzić, no bo wszystko się człowiekowi nudzi, choćby nawet nie wiem, jak bardzo Wam się to podobało i teraz myślimy, że ten trend już zostanie na zawsze, to na pewno nie będzie to jeden z głównych trendów przez wiele lat. Bo wiecie co, no taka sylwetka też się znudzi nam i będziemy chcieli sobie coś już zmienić. Taka jest moda po prostu, co kilka lat to się zmienia. Teraz jest moda na lata 80., 70., ale na pewno będą zmiany. Kochani, i powiem Wam szczerze, że nie zawsze podobają mi się te marynarki i te stylówki, bo wcale wydaje mi się, że to nie jest aż takie oryginalne te oversize'owe rzeczy. Bardzo często to jest trochę takie banalne i takie i pójście na łatwiznę, jak dla mnie. Mam wrażenie też, że wielokrotnie to jest po prostu takie coś, co skopiowaliśmy sobie, wzięliśmy sobie garnitur od męża, od taty, od chłopaka i włożyliśmy i aha, fajnie, już mam marynarkę oversize. I w zasadzie powiem Wam, że chyba to by było lepsze podejście tak naprawdę niż kupowanie w sieciówkach nowych marynarek oversize'owych, bo powiem Wam, że one się w zasadzie niczym nie różnią od męskich marynarek po prostu. I zaraz zobaczycie tutaj, że dwie marynarki z tych czterech, które Wam pokażę, to są właśnie męskie marynarki, albo przynajmniej są identyczne z męskimi i w kroju, i w rozmiarze. I w zasadzie próbuję Was w ten sposób zachęcić do tego, żebyście kupowali w second handach te rzeczy, na dziale męskim po prostu. Pójdźcie sobie na garnitury, na marynarki męskie. W każdym lumpeksie jest mnóstwo takich rzeczy, naprawdę, nawet w takich mniej zaopatrzonych możecie kupić fajne męskie marynarki i one są bardzo tanie, dużo tańsze niż te żakiety, damskie, dużo tańsze na pewno niż w sieciówce kupicie te oversize'owe marynarki i jestem w 100% przekonana, że zdajecie dużo więcej ciuchów o dobrych składach, o superowej jakości, kupując taką męską marynarkę, niż właśnie jakieś tam poliestrowe, czy w większości sztuczne marynarki damskie w sieciówkach. Będzie tutaj trochę dodatków vintage, z tego względu, że właśnie żeby to urozmaicić, żeby ten styl taki minimalistyczny tych marynarek przełamać, żeby dodać trochę więcej fantazji do tego wszystkiego, bo ja lubię po prostu stroje z fantazją, stroje takie, które pobudzają moją wyobraźnię, nudzą mnie takie proste rzeczy typu włożenie jeansów i na to marynarki oversize'owe. To jest w ogóle nie mój styl, ale oczywiście jeśli Wam się coś takiego podoba, to również pokażę Wam takie minimalistyczne tutaj rzeczy, no i jak je może trochę ożywić. No i przede wszystkim, kochani, dla mnie, ponieważ marynarka oversize'owa nam dodaje objętości i dodaje nam takiej trochę ciężkości u góry, to ja zawsze stylizuję te marynarki z czymś lżejszym u dołu. Więc nie wybieram ciężkich spodni, nie wybieram szerokich spodni do tego. Jeżeli ciężkie buty, to do krótkiego dołu. I po prostu chcę to trochę odciążyć. I zauważcie, że instynktownie większość ludzi, większość też stylówek, które zobaczycie czy na Instagramie, czy na różnych mediach, na Pinterestie, dużo tych stylówek to są właśnie marynarki oversize'owe, ale na przykład do shortów, do bikerów.
do krótkich sukienek, bo po prostu instynktownie wtedy trochę odchudzamy resztę stroju i odciążamy, żeby ta marynarka nie przytłoczyła nas, nie zrobiła z nas takiego wora. Wyobraźmy sobie, oczywiście u projektantów widzieliśmy takie stylówki, bardzo szerokie spodnie i też oversize'owe marynarki, ale wtedy no po pierwsze to są bardzo szczupłe osoby, które to noszą. Te modelki są tak chude, że na nich to wszystko wisi i wygląda no inaczej. Powiedzmy sobie, no nie będziemy mogli w większości przypadków odtworzyć tego looku, nie mówiąc już o tym, że te ciuchy są superowej jakości, z pięknych, lejących się materiałów i one zawsze się będą dobrze układać, bo są tak uszyte, żeby wyglądały dobrze. Natomiast włożywszy takie spodnie z sieciówki szerokie i szeroką marynarę, nie wątpię, żebyśmy uzyskali taki efekt i wydaje mi się, że właśnie łatwiej jest tutaj pójść w takie równoważenie tych marynarek i tych żakietów wielkich lżejszymi dołami. No i teraz Wam właśnie pokażę, jak ja to robię, jak mi się to podoba. Może te propozycje Wam się spodobają, koniecznie piszcie, które Wam się podobały, a które uważacie, że są takie nie dla Was. Słuchajcie, no i pierwsze, mam na sobie strój, który też włożyłam do jednej z tych marynarek i właśnie pierwsza ta moja marynarka to będzie taka zupełnie nietypowa, vintage'owa marynarka z wełny. To jest taka żorżeta wełniana w przepięknym musztardowym kolorze. To jest marynarka, to nie jest płaszcz. Ona jest dwurzędowa, zobaczcie, z oblekanymi guziczkami, naprawdę jest przepiękna i ma taką pelerynkę. Ja już pokazywałam tą marynarkę w innych moich programach w zeszłym roku we vlogach, bo jest naprawdę wyjątkowa. Ja czegoś takiego jeszcze nie spotkałam. Tu ma taki piękny haft jeszcze wokół tej pelerynki. No i naprawdę jest w ogóle niezniszczona. Ma śliczną podszewkę w takim żółtym, pomarańczowo-żółtym kolorze szafranowym. No i w ogóle jest zachwycająca według mnie. No i ona ma bardzo szerokie ramiona, a pelerynka powoduje jeszcze dodatkowe poszerzenie. No i już w ogóle ona jest w takim też stylu vintage, więc to też nie do wszystkiego nam będzie pasować. No ja tutaj zaproponuję Wam kilka wersji. Pierwsza to jest ta, którą mam na sobie. I tutaj poszłam w takie kolory brązowe, złociste, w złoto, jak na tej bluzce tutaj, żeby dostosować te ciepłe tony do tej marynarki. No i zobaczcie, ta moja bluzka jest taka z szerokimi rękawami i ponieważ oversize'owa marynarka ma dużo miejsca w środku, ja nie mam problemu, żeby te rękawy tam zmieścić, więc to jest dobra opcja do takiej nietypowej bluzki, do szerokich rękawów, ale żeby tutaj jakby właśnie zrównoważyć wielkość tej marynary, włożyłam sobie krótką spódniczkę skórzaną. Miękkość tej skóry też tutaj fajnie z tą marynarką według mnie tak harmonizuje. No i żółty pasek w bardzo podobnym odcieniu do tej marynarki. On mi tą spódnicę spina, bo powiem Wam, że ta spódnica jest trochę taka biodrowa bardziej i gdybym nie miała paska, ona mi zejdzie niżej. A chciałabym, żeby to była taka jednak bardziej mini, bo to lepiej będzie do tej marynarki wyglądać. Do tego mam takie buty vintage zamszowe, bardzo, bardzo ładne, wiązane z przodu. Naprawdę są przesuperowe te buciki, bardzo wygodne ze skórki, włoskie. No i zobaczcie, właśnie na to ten żakiet, ta marynara duża. Ja tutaj tego nie zapinam i po prostu to sobie tak powiewa, niczym taki płaszczyk, właśnie taka pelerynka. No i ponieważ ten strój jest krótki, widać tutaj nogi, są obcasy, więc ta sylwetka się wydłuża, to ta marynarka nie powinna w takiej sytuacji mnie przytłoczyć i wydaje mi się, że jest ok. Jak na jej szerokość to naprawdę wygląda w porządku. No i można oczywiście też sobie zastosować ten pasek na tą marynarkę i zobaczycie za chwilę w następnej stylówce, jak ta marynarka z pasem będzie wyglądała na wierzchu, czyli po prostu potraktowana trochę jak taki... taka już narzutka bardziej, jakiś taki sweter czy coś w tym guście, czy nawet bluzka można powiedzieć. Moi drodzy, no i druga moja stylóweczka to jest stylówka z takimi spodniami jedwabnymi z firmy Whistles. Oczywiście są kupionymi w lumpeksie i one mają takie piękne kolory, modny wzór zwierzęcy. Zobaczcie, te kolory takie ciepłe z czernią bardzo fajnie tutaj, bardzo mi się podobają do tej marynarki. Są takie właśnie, no, pasujące według mnie. Bardzo to fajnie uzasadniłam. W każdym razie do tego tym razem wybrałam taką stylówkę na troszkę zimniejszą pogodę i
do tego, nie będę już tego wyjmować, do tego taki czarny, bardzo cieniusieńki golfik, więc w zasadzie on się nadaje na wiosnę, jeśli nie jest za gorąco. No i ten golfik tutaj pasuje mi do tych spódni, co spodnie, jest wąziutki taki do środka. No i kochani, na to można też właśnie zarzucić sobie marynarę, do tego odpowiednia pasująca torebeczka oczywiście. I również można zastosować tutaj ten sam myk, czyli pasek, tym razem zobaczcie tutaj też wersję z tym paskiem na marynarkę. On jest fajny, bo on tak kształtuje super, że można sobie tą marynarkę fajnie tutaj na biodrach udrapować. To jest wygodne, to nie jest jakieś krępujące, bo ona jest bardzo miękka ta marynarka, także naprawdę to się spoko nosi. Tutaj sobie włożyłam też taki łańcuch, żeby ten łańcuch też nawiązuje kolorem do znowuż do tych spódnic spodni, to nie jest przypadek. Nieprzypadkowo właśnie to wybrałam. No i tutaj możemy sobie też poeksperymentować z torebkami. Ja sobie tutaj wzięłam, żeby pasowało, również taką typu chanelowskiego torebkę, też z takim musztardowym kolorem i z fioletem, i z czernią. Więc tutaj jakby wszystkie kolory nam się zgrywają fajnie. I wydaje mi się, że też ta torebka w ogóle pasuje taką swoją miękkością do tego stylu. Tutaj zobaczcie, są dwa rodzaje wzorów, ale mi to w ogóle nie przeszkadza, szczerze mówiąc, bo kolory tutaj bardzo do siebie nawiązują. No i tu jest drobny wzór, i tu jest drobny wzór, także według mnie jak najbardziej może coś takiego być, ale oczywiście można wybrać prostą sobie torebkę, czy tą musztardową, czy czarną nawet, taką kopertową, będzie też super wyglądało, jak najbardziej. No i także, kochani, to są te dwie moje propozycje do tej marynary oversize'owej. Ja już tą marynarkę Wam nawet z tymi spodenkami pokazywałam, ale troszeczkę w innej wersji. To nie było tak samo, bo tu miałam taką jasną bluzkę wtedy i inaczej to było trochę wystylizowane. Następna marynarka to jest marynarka, którą już widzieliście w moim niedawnym haulu. Oversize'owa marynara, tym razem damska, ale wygląda identycznie jak męska, naprawdę, tylko zapinana jest na damską stronę. Granatowa z wełną, z Benettona. No i udało mi się naprawdę niedrogo ją kupić, bo chyba zapłaciłam za nią wtedy 2 zł, wydaje mi się, czy 5 zł, już nie pamiętam, w którym to było holu. W każdym razie jest bardzo, bardzo fajna, cieniusieńka. No i pokazywałam Wam w jednym programie z tym kombinezonem, także właśnie w tym holu zakupowym możecie sobie, tutaj dam Wam odniesienie, możecie sobie zajrzeć i zobaczyć tą stylówkę z tym kombinezonem i z takimi nowymi bucikami vintage'owymi, czerwonymi, także też fajna stylówka. No a pokażę Wam teraz właśnie moje takie, takie propozycje kolejne jakby. I chyba taka moja ulubiona propozycja to będzie z shortami, z krótkimi spodenkami od Denny Claire. O proszę, tutaj może będzie widać, z wiskozy, mają przepiękny taki tłoczony wzór, zobaczcie tutaj, może zobaczycie to, może się uda. Takie róże jakby tłuczone są i są o tyle fajne te spodenki, że mają takie przecięcia tutaj na nogawkach z przodu, to też fajnie wygląda jak się chodzi. I do tego sobie coś rozświetlającego włożyłam, czyli koszulkę taką jedwabną, jedwabno-bawełnianą z koronką, jasną, kremową. Także też mi się to podoba, powiem Wam. Zupełnie taki na luzie strój, te spodenki są dosyć eleganckie, ta koszulka jest taka urocza i wydaje mi się, że tutaj jakieś jasne sandały do tego, albo nawet sneakery by pasowały. Chociaż te spodenki, powiem Wam, są takie trochę chic, więc ja bym tutaj raczej poszła właśnie na przykład złote sandałki, o, jak w stylówce. I właśnie tą marynarę jako taki blazer narzucić i super. Mój absolutnie ulubiony właśnie styl do marynarek oversize, krótkie spodenki, shorty, czy kombinezon, czy na przykład sukienka krótka, spódnica będzie idealnie pasować. Ale żeby tak nie być monotematycznym, to do tego zobaczcie po prostu też jeansy. Takie zwykłe, zupełnie zwykłe rurki z tą samą koszulką. Też spoko wyglądają. Tutaj można właśnie pójść w sneakery białe albo jakieś takie sportowe buty, tenisówki, trampki będą rewelacyjnie do tego wyglądały. Ja akurat nie miałam pod ręką, więc tutaj jakieś takie moje vintage'owe buciki niebieskie, żeby chociaż ten kolor tutaj fajnie nam zagrał. No i stylówka taka, powiedzmy, bardziej oficjalna wersja, to będzie stylóweczka z takimi spodniami, które też bardzo często Wam pokazywałam. Takie rureczki fajne od Jacqueline de Jong.
ze złotymi guzikami w stylu takim marynarskim. No i do tego oczywiście każda koszulka jasna czy biała by pasowała, a ja tutaj poszłam w bardziej elegancki styl. Bluzeczka w paseczki z takimi przecięciami na ramionach, których pewnie tu nie zobaczycie w stylówce. No i do tego oczywiście fajne buciki też tutaj w takim jakimś kolorze kontrastującym ja bym sobie włożyła. No i to jest taka stylówka już spokojnie można do pracy, właśnie do, na jakieś oficjalne okazje, do tego elegancka torebeczka. Moim zdaniem bardzo, bardzo fajny, szykowny strój na lato, na wiosnę, jak najbardziej będzie. Ja, i tak jak mówię, ja zdecydowanie preferuję te stylówki z tymi krótszymi, lżejszymi rzeczami, ale takie rurki też bardzo mi się podobają do tego, są spoko. No i kolejny żakiet, to też znana Wam już bardzo dobrze, jeśli mnie oglądacie, marynara piękna, vintage'owa z Wallis. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba ta marynara, jest przecudowna. I ona jest taka długa, że można niemalże jako sukienkę ją nosić, ma metalowe guziki w ogóle. No jest taka taliowana, co dodaje jej takiego jeszcze mega szyku, bo teraz rzadko się szyje takie rzeczy, które są tak pięknie uszyte. No i to jest też dobra marka, więc oni naprawdę wiedzą, jak to uszyć. No i oczywiście podwinięty rękaw i do tego też kilka opcji, bo ja Wam już pokazywałam tą marynarę w takim programie też o kolekcji wiosennej Dolce & Gabbana. I tam była ona z kamizelką, z takimi czarnymi spodniami i tutaj przypiętymi różami. To było takie odtworzenie stylówki właśnie Dolce & Gabbana. Całkiem zresztą moim zdaniem udane, możecie sobie zajrzeć. W zeszłym roku to było na moim kanale. No a teraz nowa moja stylówka. To jest stylóweczka taka zupełnie na luzie do takiego zwykłego kombinezonu, który wręcz można powiedzieć jest plażowy, ale jeżeli na taki zupełnie zwykły ciuch sobie włożymy marynarkę tego typu na wierzch, to już możemy iść czy na kawę, czy do miasta. Wygląda ekstra według mnie, no bo ja bym tego kombinezonu szczerze mówiąc nie włożyła samego, nawet na plażę chyba, bo on jest bardzo krótki i, no i taki bardzo zwyczajny, więc idealnie taka marynarka, też są tu paski, o, to jest bardzo podobny zestaw kolorów, tylko że kombinezon jest biały, bardziej z czarnymi, a to jest odwrotnie. No i do tego po prostu nawet jakiś plecaczek by super wyglądał, taki półsportowy, jakiś koszyk. Byłoby super, na pewno. Letni koszyk tu się by ekstra sprawdził, sandałki, no i jest fajny strój. Druga moja propozycja, bardziej już taka wyjściowa, można powiedzieć, modowa, shorty. Shorty vintage'owe z bawełny marki Tabby. Ja tutaj te shorty mam jeszcze niepodłożone, więc je tak sobie zawinęłam do góry, bo są troszkę za długie. Jak chodzi o proporcje, to mi się to nie podoba, będę je skracać. Ale dla Was tutaj przygotowałam jeszcze z takimi podwiniętymi shortikami. No i fajnie ten różowy według mnie tak letnio rozświetla tą stylówę. Do tego krótki taki crop top do pasa, że te, właściwie te rzeczy są na styk, można powiedzieć. Bo ja tutaj nie jestem jakąś fanką pokazywania brzucha, też już nie mam potrzeby, żeby tak epatować tym ciałem na wierzchu, pokazywaniem go. Więc po prostu spodenki z takim crop topem stykającym się, można fajny pasek też tutaj dołożyć, czarny na przykład vintage'owy. Jakieś sandałki ładne, fajne do tego i będzie piękny strój według mnie. Taki bardzo letni, bardzo modny. No i kochani, chciałam jeszcze Was bardzo przeprosić, że ten program się pokazał tak późno. No niestety byłam troszkę chora, mam problemy z kręgosłupem, no i no nie byłam w stanie przez chwilę nagrywać, po prostu musiałam zająć się trochę poprawą mojego zdrowia. W związku z tym dopiero dziś ten program. Nie chciałam już czekać do jutra, bo rzeczywiście ta przerwa była troszkę większa niż się spodziewałam. Ale idźmy dalej, kochani. Także mamy już te marynarki letnie i teraz ostatnia rzecz to jest taka bardziej marynarka, powiedziałabym, na jesień, może nawet na zimę. Można by jeszcze teraz w maju na jakieś zimne dni to oczywiście ubrać jako strój wierzchni zamiast płaszcza, też jak najbardziej. No i mam dla Was tutaj dwie propozycje z tą piękną angielską marynarką, pokażę Wam ją jeszcze szczegółowo w holu, ale dzisiaj tylko tak poglądowo, ona jest w takim właśnie stylu typowo angielskim, nie dość, że ma taką jodełkę, to jeszcze ma taką jakby krateczkę na wierzchu i takie łatki,
na rękawach, także naprawdę jest fajna, taka stylowa. No i to jest męska marynarka, oczywiście chociaż w małym męskim rozmiarze. No ale po prostu jest na mnie dobra, jak na taki oversize to jest idealna. No i dwie propozycje, jedna formalna, druga nieformalna. Pierwsza jest ze spodenkami sztruksowymi. Gdzieś tu mam te spodenki, tak? Spodenki sztruksowe, moje takie ulubione, wielokrotnie już przeze mnie pokazywane. No ale właśnie o to chodzi, żeby ogrywać swoje ulubione rzeczy na nowe sposoby. Także to też jest super, że te spodenki już kilka sezonów mi tak służą i to w bardzo, bardzo różnych stylizacjach. Do tego bluzka z jedwabiu i kaszmiru, taka z fajnymi koronkami na rękawach. I pasek, który idealnie według mnie pasuje do właśnie do tej stylizacji, taki też vintage paseczek, przepiękny ze skóry, w idealnym kolorze też według mnie tutaj. No i właśnie zobaczcie, do tego idealnie pasowałyby kozaki, takie wysokie kozaki na przykład, super by wyglądały, ale już pochowałam wszystkie rzeczy zimowe, więc już nie będę ich teraz wyciągać, więc takie przypadkowe buty, które akurat mi pasują do stylówki. Zresztą teraz na wiosnę raczej już byśmy kozaków, wydaje mi się, nie wkładali, tylko właśnie coś takiego innego. Tutaj takie beżowe rajstopy wybrałam trochę w kolorze właśnie tej marynarki. No i fajna torba, ja tutaj nawiązałam do stylu angielskiego taką płócienno-skórzaną torbą z bażantem. To tak właśnie też się kojarzy ze stylem angielskim, jakieś polowanie i tak dalej. I superowo w kolorze wygląda, można takie nawet buty, które mam na sobie, te takie z tego zamszu żółtego, takiego piaskowego, też super by wyglądały, albo właśnie jakieś inne podkolor marynarki brązowe. I kochani, taki nieformalny strój, ale ja bardzo lubię taki styl, tutaj piękny, ożywiający szal mógłby być i na przykład jakiś kaszkiet albo beret w fajnym kolorze, też super by wyglądał. Druga wersja, bardziej elegancka, wybrałam taką spódnicę w pięknym brązowym kolorze, który właśnie idealnie pasuje do tej marynary. Wąska spódnica, krótka raczej, nie jest to taka już mini, ale taka przedkolanko spódnica i ona tutaj będzie już taką formalną stylówkę robiła, do tej samej eleganckiej bluzki. Inny pasek, ale bardzo pod kolor spódnicy tutaj, żeby nawiązać. I w takiej stylóweczce, moi drodzy, już bym spokojnie poszła na jakąś nawet czy rozmowę o pracę, czy właśnie do pracy. To jest coś takiego eleganckiego i bardziej formalnego. Także no ja oczywiście wolę tą pierwszą stylówkę, bo ja jestem bardziej żywiołowa i wolę takie rzeczy z fantazją. Ale to jest też super szykowne dla mnie i ja lubię taki styl. Oczywiście już teraz na wiosnę rzadko mam ochotę na takie kolory, no bo wiecie, jest super pogoda i fajniej jest się ubrać w coś lżejszego, coś bardziej kolorowego, barwnego. Ale na jesień będzie cudowna stylówka, także już Wam pokazuję, że właśnie też można sobie ograć taką marynarę na przykład na jesień, na zimę nawet. Taką oversize'ową i może do wielu rzeczy nam też pasować. Moi drodzy, serdecznie Was zachęcam do subskrypcji kanału oczywiście. Jeżeli oglądacie, to zasubskrybujcie, bo dla mnie to jest bardzo istotne, a mam nadzieję, że programy Was nie zawiodą, bo planuję już stylóweczki w najmodniejszych trendach sezonu 2021, wiosna, lato oczywiście, to będą trendy i antytrendy, czyli takie trudne trendy z lumpeksu, rzecz jasna, które może nie jest łatwo wystylizować, żeby nie zrobiły się tanie czy tandetne, bo teraz jest sporo trendów takich, kochani, które są takie dość kontrowersyjne i można łatwo popaść w jakąś tandetę z nimi. Więc postaram się zrobić Wam jakiś taki fajny przewodnik po tych trendach i ze stylówkami z lumpeksu. I no i oczywiście haul z przepięknymi rzeczami. Powiem tylko, że będą cudowne sukienki w następnym programie, także zapraszam Was już serdecznie teraz. Do zobaczenia, kochani, cześć! Pozdrawiam Wolkę.